Dwa kolejne albumy z serii komiksowej Asterix autorstwa René Goscinny, do rysunków Alberta Uderco, album ósmy i dziewiąty. Album ósmy nosi tytuł Asterix u Brytów i został opublikowany w magazynie w roku 65, a następnie w wydaniu albumowym rok później. W odcinku tym Juliusz Cezar dokonuje inwazji na Wyspy Brytyjskie, podbijając cały kraj z wyjątkiem jednej wioski, której wodzem jest Mentafix. Wysyła on jednego ze swoich ludzi, Antyklimatiksa, który jest prywatnie kuzynem Asterixa, żeby pojechał do Galii i przywiózł trochę magicznego eliksiru siły, by pomóc im w dalszej walce. Asterix i Obelix przywożą swym brytyjskim sprzymierzeńcom beczkę tego eliksiru, ale na miejscu beczka się gubi, skonfiskowana przez Rzymian, a na koniec ląduje na dnie rzeki. Asterix przyrządza więc coś w zastępstwie i przekonuje Brytów. Że to magiczna mikstura, dzięki czemu pokonują oni wojska rzymskie. Jest to jedna z klasycznych opowieści w serii, a biorąc pod uwagę tradycyjną niechęć Francuzów do Anglików i na odwrót, zaskakujące jest, że tak długo musieliśmy czekać na garść złośliwości pod adresem tych drugich. Jednak gdy album się ukazał, popularność serii wzrosła do gigantycznych rozmiarów. Pierwszy album wydano w nakładzie 6 tysięcy kopii, podczas gdy dziewiąty już 1,2 miliona. Co prawda na pierwsze angielskie tłumaczenie albumu czekać trzeba było aż do roku 69, ale mam wrażenie, że autorzy postanowili nieco przystopować z narodowymi uszczypliwościami świadomi, że wcześniej czy później ich komiksy trafią nie tylko do Francuzów. Oczywiście i tutaj mamy mnóstwo popularnych stereotypów. Anglicy nie potrafią się obronić przed Rzymianami, bo codziennie o piątej mają przerwę na herbatkę, a w weekendy w ogóle nie walczą. W ich kraju stale pada lub spowija je mgła. Jedzenie jest tak paskudne, że nawet obelik straci apetyt. Wszystkich charakteryzuje typowa angielska flegma, a w zdenerwowanie wpadają jedynie, gdy ktoś chce przejechać przez ich trawnik. Popularnością cieszą się mecze rugby, w których nie ma żadnych zasad. Na ulicy zobaczyć można piętrowe furmanki, a szaleństwo wśród nastolatek wywołuje pojawienie się czwórki popularnych trubadurów z zaskakująco długimi włosami. Jednocześnie, wszystko to, mam wrażenie, są złośliwości dość serdeczne. Brytyjczycy są to pokazani jako francuscy kuzyni, którzy co prawda mieli pecha wyjechać i teraz muszą się męczyć w tym dziwacznym, niezrozumiałym kraju, w którym z niewiadomych powodów pije się gorącą wodę z mlekiem, bo herbaty jeszcze wtedy w Europie nie było. Ale ogólnie to nasi przyjaciele w walce z Rzymianami. Więc choć Obelix zastępuje swój klasyczny ale głupi ci Rzymianie, równie obrazowym ale głupi ci Brytowie, nie brzmi on tu w równie przekonujący sposób. Fabuła jest sympatyczna i dość zabawna, a bieg wydarzeń nie sposób przewidzieć. Chociaż mam wrażenie, że mecz Rugby, który w pewnym momencie oglądamy, nie ma żadnego uzasadnienia scenariuszowego, poza chęcią pokazania tego kulturowego dziwactwa. Ponownie, chociaż niby najważniejszy jest tu magiczny eliksir i to jego przewiezienie się rozchodzi. To nie obserwujemy go zbyt często w akcji. A na koniec, ponownie jak w poprzednim albumie, okazuje się, że wcale nie jest potrzebny. Brytowie posiadają wystarczającą krzepę fizyczną, by bez jego pomocy pobić tych chuderlawych i ledwo trzymających się na nogach Rzymian. Wizualnie to wspaniale narysowany album. Wiele tu większych, bardziej rozbudowanych rysunków, a sceneria zmienia się jak w kalejdoskopie. Szczególnie zwracają uwagę te obrazki armii rzymskiej oraz doskonale narysowana wieża, w której przetrzymuje się więźniów. Chyba warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że nie tylko mamy tu do czynienia z perfekcyjną, dopracowaną w najmniejszym szczególe kreską uderco, ale także rewelacyjnym kolorowaniem czymś co wyraźnie odróżnia Asterixa od np. Na naszego kajka i kokosza, gdzie kolory pozostawiają wiele do życzenia. Finałowa bitwa też może się podobać z racji ilości użytych w niej postaci. Album 9 nosi tytuł Asterix i Normanowie i został opublikowany w 1966 roku. W odcinku tym do wioski przybywa bratanek wodza Skandalix. Mieszka on w stolicy, słucha nowoczesnej muzyki, jeździ sportowym rydwanem i nie ma zwyczaju wstawać rano z łóżka. Asterix i Obelix otrzymują zadanie zrobienia z niego mężczyznę, gdy tymczasem nieopodal ląduje grupa Normanów, którzy szukają kogoś, kto wytłumaczyłby im znaczenie słowa strach. Normanowie porywają Skandalixa, który sam jest bojaźliwy, ale nie potrafi ich nauczyć jak się bać. Asterix spada na pomysł zaprezentowania im barda Kakofoniksa, którego trzeba zawrócić z drogi do stolicy, gdzie zamierza zrobić karierę jako muzyk. Jego straszliwy śpiew uczy Normanów, czym jest strach, i mogą wrócić do domu, podczas gdy cała historia rozbudza w Skandaliksie bojowego ducha, którego wcześniej mu brakowało. Fabularnie jest to słabszy album. Normanowie, czyli Wikingowie. Wyjęci są z innych historycznie czasów, a sama główna intryga jest od początku niemądra. Postać Skandaliksa to satyra na rozwydrzoną młodzież kontrkultury lat 60. Jest to rozpuszczony i irytujący gówniarz, który nic a nic nie wie o życiu. Prowadzenie tej postaci wyraźnie łamie logikę historycznego kostiumu, który ustępuje miejsca komentarzowi na doraźne, współczesne tematy. Chociaż ideologicznie wpisuje się to w jakiś sposób w całą fundamentalną tezę, na której oparta jest seria. Skandalix jest elementem nowego, podobnie jak Rzymianie, podczas gdy Asterix i Obelix są przedstawicielami tradycji, która w starciu z nowym udowodnić musi swoją wyższość. Natomiast sam sposób, w jakim zbudowana jest ta postać budzi moje wątpliwości. Gdy okazuje się, że Normanowie szykują inwazję, wpada w panikę i demaskuje się jako kompletny mięczak. W tym momencie przypomina mi Olfa, mazgaja ze szranków i konkurów chrysty. Ale już po wszystkim wstępuje w niego odwaga i nagle staje się galem pełną gębą. Oba te jego zachowania są dla mnie tak samo niezrozumiałe i mam wrażenie, że autor w istocie nie posiada żadnego zrozumienia zjawiska, które usiłuje tu wyśmiewać. Nie wydaje mi się, żeby słuchanie rock'n'rolla było związane z czyjąś strachliwością, ani że przygoda z Normanami mogłaby kogokolwiek z takowej strachliwości wyleczyć. Ci Normanowie też są tu przedstawieni w taki sposób, jakby go syn nie wiedział, co ma z nimi zrobić. Album należy, podobnie jak poprzedni, do okresu wzrastającej politycznej poprawności serii, więc Normanowie niby próbują dokonać inwazji na Galię, ale tak naprawdę to nie próbują. Nie bardzo wiadomo czy są sojusznikami czy wrogami. Przez moment widzimy, że posiadają coś w rodzaju swego własnego magicznego napoju, ale nie jest on tak skuteczny jak napól galów. Pozwala im tylko szybko regenerować siły nadwątlone starciem z galami, co powoduje, że walka jednych z drugimi jest dość jałowa. Zakończenie komiksu jest tak samo nieprzekonujące jak cała jego reszta. Normanowie uczą się, jak się bać. Skandalik staje się bardziej niż kiedyś skłonny do bitki, co zostaje uznane przez jego opiekunów za ich sukces wychowawczy. A kakofonik zrobi się bardzo popularny w wiosce, wszyscy tańczą do jego muzyki, a na linię ląduje jeden z galów, który zwykle dawał mu wycisk. Osobiście nie kupuje żadnej z wymienionych wyżej rzeczy. Rysunkowo też mam wrażenie, że nie ma tu w porównaniu z pozostałymi albumami w serii niczego szczególnie godnego uwagi. Przy czym trzeba pamiętać, że uderca doszedł już do perfekcji w rysowaniu prawie każdej sytuacji, co widzimy zwłaszcza w wielu większych, bardziej rozbudowanych rysunkach. Skandaliks wygląda jakby był wyjęty z zupełnie innej bajki, bo jest. A Normanowie to jakby kolejna wersja gotów, są wielcy i zwaliści, co jednak nie przekłada się za bardzo na nic konkretnego, kiedy dochodzi do ich walki z Obelixem.